25 sierpnia w Brennej odbyły się powiatowo-gminne dożynki ekumeniczne. Ulicami gminy przejechał barwny korowód. Część oficjalna i artystyczna miała miejsce w amfiteatrze. Na tegoroczne dożynki zaprosili gazdowie dożynkowi Wioletta i Maciej Iskrzyccy, starosta cieszyński Janina Żagan oraz wójt gminy Brenna Andrzej Kozieł. Dziękuję organizatorom dzisiejszego wydarzenia, dziękuję pracownikom OPKiS, pracownikom i władzom starostwa za współorganizowanie. Jestem pewien, że przygotowaliśmy dla Państwa program, który sprawi Wam dużo radości. Wszystkiego dobrego, miłej, udanej, bezpiecznej zabawy. Praca rolnika jest wciąż podstawą egzystencji ludzkiej. Nic i nikt jej nie przekreśli. O rolnikach pięknie powiedział Jan Paweł II. Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika, tym rękom, które z trudnej, czarnej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić. Dziękuję wszystkim za piękny korowód. Dowód na to, że jacy żeście są do roboty, tacy też do jedzenia i zabawy. Obrzęd dożynkowy wykonała rodzinna grupa pieśni i tańca Kotarzanie. Gazdoszkowie mili, niesiemy wam wieniec pięknie przystrojony, wieniec, który żeśmy ze zboża uwili. Są w nim kłosy owca i pszenicy, są kłosy jęczmienia i kwiat rozmaity. Mamy bochen chleba z tegorocznej mąki, niechaj w każdym domu pachnie kromka chleba, którego na co dzień nam potrzeba, by w miłości i zgodzie się nam wszystkim żyło. Przyjmij, gospodarzu, piękny bochen chleba, dziel go sprawiedliwie. Ten bochen duży, żeby każdy dostał, na ile zasłużył. Chroń, Panie, nasze rodziny, byśmy w zdrowiu i szczęśliwie żyli. Chleb to Boży plon, niech go ma każdy polski dom. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik.